Oczywiście wszyscy wiemy, jaką mamy obecnie sytuację w kraju. Nie napawa na razie optymizmem. Natomiast my jako gmina staramy się funkcjonować w miarę możliwości, w miarę normalnie, nie zapominając też o innych podstawowych kwestiach, które są potrzebne. Drogi same się nie naprawią, dlatego przygotowujemy się do dosyć dużej inwestycji, jaką będzie budowa drogi łączącą Motwicę z Romanowem. Jest to droga powiatowa przy współpracy z powiatem, natomiast gmina jako wkład własny zobligowała się do przygotowania dokumentacji. Dokumentacja jest już na ukończeniu i mam nadzieję, że jeżeli nic się nie zmieni, to w tym roku wniosek o wykonanie tej drogi zostanie złożony do Wojewódzkiego Funduszu Dróg Samorządowych. Jedną z optymistycznych rzeczy, jakie udało nam się pozyskać, wczoraj zostaliśmy już wpisani na listę dofinansowania, to są komputery dla dzieci, jakże ważne narzędzie teraz dla nich pracy, nauki, mając na uwadze oczywiście sytuację, jaka zaistniała. W tym momencie przygotowujemy wniosek do kolejnej ważnej inwestycji, jaką czeka gmina Sosnówka, jeżeli uda nam się zdobyć oczywiście dofinansowanie. Jest to modernizacja hydroforni wraz z rozbudową odcinka wodociągu. Dodatkowo będziemy teraz ubiegać się o dodatkowe środki, jak również, żeby uzyskać wsparcie starostwa i zabezpieczyło na remont istniejących już dróg, które mamy na terenie gminy. Tutaj chciałbym zauważyć, że większość tych dróg, które są na terenie gminy Sosnówka, są to drogi powiatowe, dlatego bez współpracy ze starostwem gmina niestety ma, że tak trywialnie powiem, związane ręce w dokonywaniu. Dodatkowo jeszcze będziemy planować inne mniejsze inwestycje, jak na przykład będziemy starali się w tym roku zagospodarować działkę na rogu tutaj niedaleko urzędu gminy. Złożyliśmy jeszcze w celu poprawienia bezpieczeństwa przede wszystkim dzieci uczęszczających do szkoły w Sosnówce wniosek na dofinansowanie i przebudowę przejścia dla pieszych w celu poprawienia bezpieczeństwa. Chcemy, jeżeli uda nam się uzyskać środki, zmodernizować dwa przejścia dla pieszych. Jedno jest to przy szkole podstawowej w Sosnówce, drugie tutaj przy Gminnym Ośrodku Kultury. Mamy w planach złożenie wniosków na dwie drogi do Wojewódzkiego Funduszu Dróg Samorządowych. Będzie to dokończenie drogi w przechodzie i dokończenie drogi już zaczętej w miejscowości Wygnanka. Dodatkowo realizujemy drobne naprawy, remonty, czyli wszystko to, co jest pilnie potrzebne naszym mieszkańcom, a na co w tym momencie gminę stać. I oczywiście liczymy, że zaistniała sytuacja, w jakiej obecnie znaleźliśmy się, nie będzie trwała wiecznie, że mimo wszystko, pomimo mało optymistycznych prognoz, jednak uda się przebrnąć przez tą pandemię w sposób, no przynajmniej w miarę bezboleśnie. Wiemy, że pewne rzeczy są nieuniknione, ale musimy też pamiętać o tym, że ta pandemia się skończy, a gmina musi funkcjonować cały czas.